kochani, mamy początek października i zaczynamy kopać marchew. W tym roku, w przeciwieństwie do zeszłego, będziemy ją kopać troszkę później, bo ze względu na warunki pogodowe nam się to troszkę przedłużyło. Na tej marchwi, co możecie zauważyć na filmie z wiosny, zastosowaliśmy środek firmy Hemirol Bacto Complex. Pytaliście nas w komentarzach, wiadomościach prywatnych o jego zastosowanie, efekt. My stosowaliśmy go w tym roku po raz pierwszy, więc mamy już jakieś porównanie. Otóż poprawiła się struktura gleby, jej zwięzłość. Były, jeśli chodzi o marchew, lepsze schody, wcześniejsza była. I co mogę jeszcze powiedzieć, to że na działkach, na których nie stosowaliśmy wcześniej środka Bacto Complex, były miejsca, place, jeśli chodzi o marchew, czy to buraczka ćwikłowego, czy pszenicę, gdzie po prostu te warzywa czy zboża były słabsze. W tym roku dzięki zastosowaniu środka się to poprawiło i pokażę Wam, jak w tym roku wygląda marchew. Jest jedna w jedną, więc zapowiada się naprawdę fajnie. Tutaj już wcześniej narwałam jej troszkę, aby Wam pokazać. I co? Zapraszam do oglądania. With your play, you just can't help it. No, no, you play alone. Let it lead you on. You saying no, no, then saying yes, yes, yes. And she messing with your head. Oh, she's super psycho, a little bit psycho. And now she's screaming, ma 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 ma. Oh, she's super psycho, so let go, she's right. She's right though.